zaczynamy. Dzień dobry, witam pana. Piękna fryzura, piękny kolor. Pięknie się pan prezentuje, dziękujemy. Ta osoba będzie, drodzy państwo, dzisiaj też pełniła pieczę tutaj nad tym. Wszystko spiło się tak, jak należy. A teraz, drodzy państwo, już zupełnie poważnie, oczywiście zaczynamy. Jeszcze się państwu nie przedstawiłem, więc pozwólcie, że teraz to zrobię. I tutaj niespodzianka, moje imię to nie Stefano, nie Cristiano, nie Ronaldo, nawet nie Deco Moreno, a zupełnie poważnie ktoś tak do mnie powiedział jakiś czas temu, jest taki napój czekoladowy, ale to nie ja, drodzy państwo. Conrado Moreno z tej strony, bardzo mi miło, chociaż czasem ludzie mylą moje imię, nawet tu słyszałem taką wersję Colorado, możecie państwo też i na mnie w ten sposób mówić, będzie mi bardzo miło. Proszę państwa, czekamy na emocje, które dzisiaj będą tutaj z pewnością na tej scenie. Myślę, że państwo jako publiczność będziecie te emocje odczuwali. Mam nadzieję, że to wszystko, co się będzie działo w trakcie tego dzisiejszego, sobotniego dnia, ale także jutro w niedzielę, będzie w przyszłości miłym wspomnieniem dla państwa. Bo tu chodzi przecież o emocje, o wrażenia i o to, by te wspomnienia w przyszłości były jak najciekawsze. Proszę państwa, 17 edycja, 17 lat historii, miejsce, w którym jesteśmy, to wszystko robi wrażenie i jest najlepszym świadectwem tego, że to wydarzenie, drodzy państwo, nabrało nie tylko tempa, energii, tradycji, ale wyjątkowego znaczenia. Jak państwo wiecie, spotykamy się dzisiaj, by nie tylko świętować ze względu na sztukę fryzjerską, ale także i sztukę kosmetyczną. Mamy dwa wydarzenia, które właściwie połączyły się w jedno, czyli Festiwal Fryzjerstwa Hairfair, ale także i, drodzy państwo, targi kosmetyczne Beauty Fair. Z tego względu także i w tej dużej, imponującej przestrzeni będzie się działo dużo. To jest nasza scena artystyczna, ale także i znajduje się nieopodal scena edukacyjna, scena beauty. Także, drodzy państwo, będzie dzisiaj głośno. Będzie głośno dookoła, będzie się działo, to z pewnością mogę to państwu zapewnić, ale to właśnie o to chodzi, by się dzisiaj dużo działo. Proszę państwa, zanim przejdę już do inauguracji, do tego uroczystego otwarcia, to kilka słów na temat tego, co się dzisiaj będzie działo na tej scenie. Dzisiaj, jak państwo wiecie, mamy dzień edukacyjny. Mamy dzień, w którym właściwie nie tylko chodzi o edukację, ale o to, by doświadczać i doświadczyć tego, jak ta edukacja w świecie fryzjerskim wygląda, jakie są efekty tej edukacji. Myślę, że wszyscy będziemy zaskoczeni, ponieważ dzisiaj rzeczywiście pokazy szkół fryzjerskich będą miały miejsce na tej scenie. Tych pokazów będzie aż 12. Proszę państwa, ja jestem osobą, która próbuje upilnować swojego miejsca na scenie, ale raczej ciągnie mnie ku publiczności, więc prawdopodobnie także będę dzisiaj się przechadzał, co być może będzie stanowiło problem dla oświetleniowców, ale widzę, że już problem jest rozwiązany. Prawdopodobnie także będzie wola tego, żeby zejść, zaskoczyć z tej sceny do państwa, ale możecie się czuć bezpiecznie. Proszę państwa, dzisiaj jestem zupełnie niezmotoryzowany, także trzymam tylko w ręku mikrofon. Myślę, że najwyższe standardy bezpieczeństwa są zapewnione. Proszę państwa, 12 pokazów szkół fryzjerskich, ale także i dzisiaj rozstrzygnięcie bardzo ważnych konkursów. I właśnie od rozstrzygnięcia konkursu zaczniemy już za kilka minut, bo będzie to wyróżnienie dla najlepszego produktu kosmetycznego roku 2017 Beauty Awards. Następnie, proszę państwa, nastąpi dzisiaj oczywiście pierwsza część parady szkół, pokazy fryzjerskie, wykonanie uczniów szkół fryzjerskich, a dzisiaj także, drodzy państwo, będziemy mieli przyjemność obejrzenia filmu dokumentalnego pod tytułem Mistrzowie z Mistrzostw Świata we fryzjerstwie w Paryżu 2017. I tu, tak jak wspomniałem przed kilkoma minutami, wystąpi wielokrotny mistrz świata Andrzej Matracki. To będzie miało miejsce koło godziny 12. Rozstrzygnięcie nagród, bo gala wręczenia nagród laureatom Mistrzostw Polski Make-up Talent Show by Olaf Tabaczyński. Wtedy także organizator sam Olaf pokaże nam się tutaj na tej scenie także i opowie nam oczywiście o tych mistrzostwach. Dzisiaj także na zakończenie tego dzisiejszego dnia na tej show stage, drodzy państwo, będzie miała miejsce gala wręczenia nagród w mistrzostwach fryzjerskich Puchar Śląska i Top City Young. To wszystko, drodzy państwo, po godzinie 16. Dziać się będzie wiele, tak jak wspomniałem na samym początku, drodzy państwo, nie tylko ta nasza przestrzeń i scena artystyczna, ale i sceny, które są także i dookoła. Serdecznie państwa zapraszam, by także i uczestniczyć na drugim międzynarodowym sympozjum stylistów paznokci 2017. To będzie miało miejsce w sali konferencyjnej numer 22. Także ma miejsce drugi kongres kosmetologiczny Beauty Fair w salach numer 25 oraz 26.
Jednocześnie przez cały dzisiejszy dzień będą miały miejsce dodatkowe sceny edukacyjne, o nich wspomniałem, a na nich, drodzy Państwo, w kolejnej scenie Beauty Fair, także, drodzy Państwo, wiele ciekawych, interesujących wydarzeń, także warto także rozglądać się, co na tych scenach edukacyjnej i Beauty, czyli scenie piękna, będzie miało miejsce. Proszę Państwa, dodatkowo, tak jak wspomniałem, także dzisiaj rozstrzygniemy konkurs fryzjerski o Puchar Śląska, konkurs fryzjerski Top City oraz Mistrzostwa Polski w makijażu Make-up Talent Show by Olaf Tabaczyński, a także będzie miał miejsce rozstrzygnięcie Mistrzostw Polski w makijażu Make-up Talent Show by Olaf Tabaczyński. Międzynarodowy konkurs zrobienia paznokci, Nail Pro i wiele, wiele innych ciekawych atrakcji. A teraz, drodzy Państwo, 15 minut po godzinie 10, to jest ta chwila, w której już teraz uroczyste otwarcie, czyli inauguracja tej 17 edycji Festiwalu Fryzjerstwa oraz Targów Kosmetycznych Hair Fair i Beauty Fair ma miejsce, ale by tradycji stało się zadość, to po raz 17, bo 17 rok z rzędu, to uroczyste otwarcie nastąpi. Już teraz serdecznie zapraszam, drodzy Państwo, z ramienia organizatorów, współorganizatora firmy VATS. Panie i Panowie, zapraszamy i proszę naszą publiczność o pierwsze, mam nadzieję, że energiczne brawa przed Państwem, Aleksandra Piasecka. Prosimy o brawa. Dzień dobry, Olu. Witam serdecznie wszystkich. Bardzo mi miło otworzyć po raz 17 tą imprezę. Moi drodzy, to nie tylko jest weekend andrzejkowy. Ten weekend to jest święto pasjonatów piękna i urody. W takim najlepszym, profesjonalnym wydaniu. Bo oto tu i na scenie będą przyszli dzisiaj profesjonaliści, ale również widownia i uczestnicy to są ci, którzy pięknem interesują się profesjonalnie. Także fajnie będzie nas czekał bardzo fajny, intensywny weekend. Także korzystajcie z wszystkich atrakcji. A żeby ogromnie wydarzeń było Wam łatwiej się odnaleźć, macie do dyspozycji aplikację na telefon, także zainstalujcie sobie ją i zaglądnijcie we wszystkie zakątki festiwalu. Aleksandra, dziękuję Ci bardzo. Ja jeszcze mam takie pytanie. Jakie to jest uczucie po raz 17 otwierać tak wspaniałe wydarzenie jak to dzisiejsze? Jeszcze jesteśmy bardzo młodzi, ale w przyszłym roku będziemy już dorośli. Fajnie, to jest nasza pasja, tak, grupa pasjonatów przez cały rok przygotowuje to wydarzenie, aby co roku zaskoczyć czymś nowym. W tym roku ogrom różnych wydarzeń na naprawdę wysokim poziomie przyprawia o zawrót głowy. Aleksandra Piasecka, dziękujemy bardzo. Dziękuję, bawcie się dobrze. Dziękujemy Państwu. Także, drodzy Państwo, prosimy jeszcze raz o brawa. To jest uroczyste otwarcie tego 17 już wydarzenia, tej 17 edycji festiwalu fryzjerskiego, ale także i targów kosmetycznych, czyli Hair Fair i Beauty Fair. Zaczynamy. Proszę Państwa, zaczynamy od wrażeń, zaczynamy za chwilę pokazy szkół fryzjerskich, ale wcześniej, tak jak wspomniałem, mamy rozstrzygnięcie nagrody i wyróżnienia najlepszego produktu roku 2017 Beauty Awards już teraz. Zapraszam serdecznie i proszę o brawa panią Ewę Żabińską-Lubowiecką, VELP Professional Beauty Expert. Witam serdecznie. Dzień dobry. Bardzo mi miło, będę na tej scenie również uczestniczył w tym wyjątkowym wydarzeniu. To pierwszy punkt z tego dzisiejszego naszego programu, bardzo ważny. Tak, bardzo istotny dla naszych wystawców, ponieważ przez ostatni miesiąc testowaliśmy produkty zgłoszone do konkursu wystawców o najlepszy produkt roku, ponieważ jesteśmy imprezą targową kończącą rok kalendarzowy, na najlepszy produkt roku względem produktów fryzjerskich, kosmetycznych i stylizacji paznokci. Czyli jesteśmy gotowi i już teraz możemy przejść do rzeczy. Oczywiście, że tak. Opowiem może pokrótce, jak wygląda weryfikacja takiego produktu. Wystawcy zgłaszają do nas za pomocą formularza zgłoszeniowego kartę, jak również pełną specyfikację produktu. Dostajemy zestawy produktów do analizy. Ta analiza następuje przez naszych ekspertów. To są kosmetolodzy, to są fryzjerzy, to są wizażyści. W zależności od danego
danej dziedziny produktu zgłaszanego, jak również oczekujemy od naszych wystawców, którzy zgłaszają swój produkt, o listę gabinetów, gdzie te produkty bądź serie kosmetyczne, urządzenia są dostępne, żebyśmy mogli wysłać tajemniczego klienta, generalnie w zależności od branży to jest ich od 1 do 3, żeby jako inkognito sprawdził, czy naprawdę rzetelnie te usługi są wykonywane, czy produkty są dobrej jakości, czy nic się z tym później w trakcie na przykład noszenia paznokci, czy stosowania preparatów pielęgnacyjnych na twarz, nic nie było szkodliwego. I tym sposobem chciałabym przejść do uhonorowania naszych laureatów w 6 kategoriach, znaczy 6 laureatów w 4 kategoriach. W pierwszej kolejności chciałabym serdecznie zaprosić pana Arkadiusza Dorna, przedstawiciela firmy medycznej Envio Group, ponieważ został w tym roku wprowadzony na rynek branży kosmetycznej, jak również stylizacji paznokci, innowacyjny sterylizator medyczny. Spełnia on wszelakie wymogi techniczne, jest mały, ergonomiczny, bardzo funkcjonalny i bardzo gratulujemy podejścia i takiego potraktowania nas w branży, że potrzebujemy dobre urządzenie w małym, zajmujące małe miejsce. Także wręczę statuetkę i dyplom, jeszcze raz gratuluję. Gratulujemy panu, pan oczekiwał na tę chwilę w pierwszym rzędzie. Gratuluję. Statuetka. Proszę państwa, przypominam, że w tym momencie wszyscy państwo jesteście świadkami tych wyróżnień i statuetek, które są przekazywane, czyli wyróżnienia dla najlepszego produktu roku 2017 Beauty Awards. Tak jest. Pana Arkadiusza prosimy, żeby został na scenie, bo potem będzie czas dla fotoreporterów. Zapraszam przedstawiciela firmy Niles Company, panią Alicję. Tutaj startowała baza regenerująca, reperująca do technologii żelowej. Po analizach chemicznych, po testach w 4 gabinetach, 6 klientów skorzystało i otrzymaliśmy najwyższe noty. Także jeszcze raz gratulujemy. Gratulujemy, wszystkiego dobrego. Pięknie się też pani prezentuje. Aha, jeszcze statuetka w tym momencie doda uroku i blichtru. Wszystkiego dobrego. Kolejny laureat. Kolejnym laureatem jest marka Truskada. Zapraszam pana Krzysztofa Szewczyka, właściciela firmy Crystal, który jest głównym dystrybutorem marki na terenie Polski, po odbiór tej statuetki. Tutaj otrzymała nagrodę pełna linia żelowa, która jest wykorzystywana w potocznej nazwie jako hybryda, jak również żel. Są to produkty bez żadnych szkodliwych substancji i tym się tutaj szczyci firma innowacyjnością. Także gratulujemy. Gratulujemy. Słyszałem, jest fan klub, także prosimy o brawa. Prosimy jeszcze o gratulacje. Jest z nami tutaj gość specjalny, pani Andrea Jacekowa, także dziękujemy za odwiedziny i mam nadzieję, że to taki dodatek do pierwszego wystawiania się też na targach w Polsce. Ja za chwilę naszych laureatów poproszę o kilka słów, wrażeń, ale czekam oczywiście, aż pani Ewa zakończy proces przekazywania statuetek i ogłaszania laureatów Beauty Award. Zapraszam panią Katarzynę Filo, dyrektora marki Chantarelle. Tutaj był zgłoszony produkt kosmetyczno-kosmetologiczny i tutaj komisja przydzieliła nagrodę w dziedzinie kosmetologii, ponieważ jest to system mocnych, zaawansowanych kwasów w połączeniu z urządzeniami kosmetologicznymi. Także gratulujemy za podejście innowacyjne i ułatwianie nam pracy w gabinetach. Pięknie panie się prezentujecie w podobnych kolorach, podobnych barwach, także gratulacje dla pani. Gratulujemy, ale mamy jeszcze 2 laureatów. Także serdecznie zapraszam przedstawiciela firmy Engeni, linia czerwona. To jest dość młoda firma, też bardzo innowacyjnie podchodząca do tematyki kosmetycznej, bardzo mi bliskiej. Mocno się rozwija. Cieszę się, że pan zdążył podejść z parkingu już. Gratulujemy jeszcze raz. I zapraszam ostatniego laureata, przedstawiciela firmy Broadway Beauty. Broadway Beauty to jedna z czołowych firm zajmująca się mocno zaawansowaną mikropigmentacją. I tutaj zgłaszany był produkt do usuwania makijażu permanentnego.
Proszę Państwa, w tym momencie widzicie na scenie laureatów, którzy otrzymają statuetki wyróżnienia Beauty Award. Także zapraszamy wszystkich nas tutaj odwiedzających do zobaczenia tych produktów na stoisku. Macie możliwość pozyskania jak największej informacji i gratulujemy wyznawcom kolejnych innowacji i wzmacniania naszego rynku stylizacji paznokci i całej branży beauty, jak również kosmetyki. Panie Ewo, ja myślę, że naszych laureatów możemy poprosić o kilka kroków do przodu. Prosimy, drodzy Państwo, tym bardziej, że fotoreporterzy w tym momencie chcieliby Państwa także i sfotografować, uwiecznić. Prosimy o uśmiechy, prosimy naszą publiczność o brawa i gratulacje dla Państwa. Prosimy o emocje, reakcje. Tutaj jedna pani świetnie zastępuje większą część publiczności, jak się szeroko pięknie uśmiecha. Proszę Państwa, przypominam, laureatami Beauty Award są Envio, NC Nails Company, Crystal, Truskada, Chantal, BJB czy BJB Cosmetics i Broadway Beauty. Gratulujemy Państwu serdecznie, prosimy o brawa. Jak się Pan czuje z tą statuetką, z tym wyróżnieniem? Jestem zaskoczony, nie spodziewałem się. To jest ogromne wyróżnienie dla naszej firmy. Jak się obsługiwało tak zwanego klienta incognito? Kto go rozpracował? Ja nie miałam nic mówić, jestem zestresowana. Proszę, brawa dla Pani. Drodzy Państwo, jak Wam się podoba ta chwila? Jesteśmy mile zaskoczeni. It's shock for us. Thank you very much for being with us. A Pani? Jestem szczęśliwa. Bardzo, bardzo dziękuję. Dziękujemy Chantal w swoim własnym imieniu. Dziękujemy. Może Pan chce kogoś pozdrowić, coś powiedzieć? Ja serdecznie chciałem pozdrowić małżonkę, która jest tutaj, też powinna być laureatem tej nagrody. 5 lat pracy nad naszymi produktami i w końcu udało się je wymusić na rynek. Od roku jesteśmy w tym roku, tutaj w tym miejscu obchodzimy nasze pierwsze urodziny, więc tym bardziej wielki sukces i bardzo dziękujemy. Przygotował się Pan jak do gali rozdania Oscarów. Wszystkiego dobrego, gratulujemy. A Pani? Jest to nasza druga nagroda z Beauty Awards, więc bardzo się cieszymy, że cały czas nas tak wyróżniacie. Dziękujemy bardzo, drodzy Państwo, laureaci Beauty Watch. Pani Ewo, czy to jest zakończenie tej części? Być może chciałaby jeszcze Pani coś dodać? Ja myślę, że to dopiero piękny początek. Po pierwsze dla promocji danego produktu, jak również do motywacji do dalszego rozwoju, bo nie ma to jak zdobywanie nagrody i podnoszenie sobie i nam poprzeczki. Więc życzę wszystkiego dobrego i dalszego rozwoju. Proszę nas zaskakiwać. Dziękujemy bardzo. Ewa Żabińska-Lubowiecka. A Państwu serdecznie dziękujemy. Thank you very much. Thank you. Prosimy o brawa, drodzy Państwo, jeszcze na zakończenie. Być może te brawa też i będą świetną rozgrzewką tego, co już za chwilę będzie miało miejsce. Przypominam, ten dzisiejszy, pierwszy dzień, przynajmniej w pierwszej części tego naszego dzisiejszego dnia, drodzy Państwo, jest częścią, która wynagradza edukację w tym trudnym świecie fryzjerskim. Trudne, bo drodzy Państwo, ja co prawda mam styczność raz na jakiś czas, ale naprawdę nauczyłem się i dowiedziałem się tego, jak wiele technicznej wiedzy skomplikowanej należy posiadać, by ten fach uprawiać i uprawiać go dobrze.